Bez wątpienia potrafi walczyć o swoje marzenia. Teraz nie zostaje nam nic innego, jak dowiedzieć się, o czym konkretnie marzy. Od dziecka wiedziałam, że chcę podążać drogą spełnienia marzeń. Codziennie jak się kładłam spać, to sobie wyobrażałam, co by było, gdybym już stała na scenie, śpiewała przed publicznością, czy grała w filmach akcji, jak Angelina Jolie. Powolutku do przodu, te marzenia się spełniają. Muzyka to moja pasja od dziecka. Urodziłam się w rytmie lambady. Lubię też bardzo, bardzo koncertować. To daje mi ogromną, ogromną ilość energii. Mogę dzięki temu, że tak powiem, przelać swoje emocje na ludzi. Chciałabym w przyszłości wydać płytę. Chciałabym robić muzykę w stylu takiej damskiej wersji Leniego Krawica splecionego z Princem. Jedną całość. Walczę o swoje. Trzeba walczyć o swoje. Bo jak ja nie będę walczyć, to nikt za mnie nie wywalczy tego, co ja bym chciała osiągnąć. Poza tym wczoraj też usłyszałam od mojej szefowej: nikt nie dopilnuje twoich spraw lepiej od ciebie. Tango zatańczy para numer 12. Patrycja Kazadli i Łukasz Czarnecki.